Lata mijają, a na naszych drogach tak samo jak dawniej. Niezapalone światła samochodów, niesprawne pojazdy i przepisy ruchu traktowane na bakier. Z uwagi na duży ruch kołowy wprowadzono ograniczenia wjazdu furmanek do Śródmieścia. Wolno od 8 wieczorem do 6 rano. A tymczasem w piątek o 10 długi rząd furmanek zatarasował wjazd na Most Gdański. Posypały się mandaty. Celem ostatniej kontroli było sprawdzenie stanu technicznego pojazdów. Motocykl Skotomowa ma niesprawny silnik, źle działa hamulec, uszkodzone światło stopu. PTTK z Pułtuska zorganizowało wycieczkę do stolicy dzieciom szkoły z Winnicy. Można powiedzieć, cudem dojechały. Autokar nadaje się wyłącznie na złom. Sypie się, cieknie woda z chłodnicy, źle działają hamulce. Inspektorzy zabrali dowód rejestracyjny, samochód wycofany został z eksploatacji. Ale czy winny wysłania takiego grata w podróż nie powinien być ukarany? Życie dzieci i innych użytkowników dróg było w niebezpieczeństwie. Codziennie na nasze drogi wyjeżdża tysiące pojazdów. Będą prowadzone stałe kontrole. Wozy muszą być sprawne, by nie dochodziło do tragicznych wypadków. Te zdjęcia nasz operator robił jeszcze dziś przed południem. Ruch na rondzie Marszałkowska Aleje normalny, ale są to ostatnie godziny pieszych czekających pod światłami. Pod ziemią praca wre. Tutaj liczą się już godziny, a dziś pod koniec dnia dla wykonania planu liczyć się będą dosłownie minuty. Termin otwarcia podziemnych przejść jest już wyznaczony. Jutro godzina 21. Teraz trwa wyścig z czasem. Mamy już stronę wschodnią Marszałkowskiej. Gotowe jest osiedle za żelazną bramą. Teraz przyszła kolej na realizację zachodniego centrum miasta. Kolejno wyburzane są ostatnie rudery. Ginie dziki zachód, ale żałować nie ma czego. Na 15-hektarowym obszarze zachodniego centrum powstaną hotelowe wieżowce, handlowo-usługowe City, dworzec lotu i nowy centralny. Nareszcie, mówią warszawiacy, obserwując początek prac w Alejach Jerozolimskich. Są to jeszcze prace przygotowawcze. Nowy dworzec centralny realizowany będzie według nowego, zaktualizowanego projektu, nad którym pracuje obecnie zespół architektów i inżynierów komunikacji. Zbudowany ma być w czasie dwukrotnie szybszym niż uprzednio przewidywano. Podjęto też decyzję o ostatecznej zabudowie strony wschodniej Marszałkowskiej. Na skrzyżowaniu z Alejami Jerozolimskimi w imponująco szybkim tempie budowany jest hotel. Nie ostatni to jeszcze wieżowiec strony wschodniej. U zbiegu ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej zbudowany zostanie 40-piętrowy wieżowiec Mostostalu. Przeobrażeniom ulega nie tylko centrum lewobrzeżnej Warszawy. Czas przemian nadszedł też dla prawego brzegu miasta. Tu przetrwało najwięcej ze starej Warszawy. Współegzystują jeszcze zgodnie konie mechaniczne z tymi owsem pędzonymi. Ale za kilka lat nie poznamy tej dzielnicy. Architekci i urbaniści pracują nad projektami przebudowy Pragi. Przez ponad 40 lat Kurier pokazywał odbudowę i rozbudowę Warszawy. Po wojnie w styczniu 1945 roku stolica była w ruinie. 80% zabudowy legło w gruzach. Przypominają o tym fotografie i nieliczne zdjęcia filmowe. Kościół świętego Aleksandra. Muranów. Stare miasto. Kiedy w roku 1953 przekazywano odrestaurowaną starówkę, wielu zwiedzających miało łzy w oczach. Z gruzów i popiołów wydobyto historię miasta, zamkniętą w pięknych, zabytkowych budowlach. Thank you.